Hej, nie zamierzałem się tutaj wcale do wypowiadać w tym filmie, nie zamierzałem nakręcać żadnego dodatkowego komentarza. Niemniej jednak ostatnia scena, którą zauważyliście, skłoniła mnie do tego, żeby ten komentarz powiedzieć. Otóż przez cały czas kręcenia tego filmu borykam się tutaj z problemem właśnie rozprzęgających się lokomotywy od wagonów. O co chodzi? Chodzi o sprzęg krótki firmy Fleischmann. Lokomotywa jest firmy Fleischmann, taki ma fabrycznie założony, mam troszeczkę tych sprzęgów, więc żeby już tam nie gmerać przy lokomotywie, to zmieniam ten sprzęg przy wagonach. I to już jest chyba trzeci czy czwarty film, który kręcę z tą lokomotywą i nie było problemów do właśnie obecnego czasu. Tak naprawdę w trzech czy w czterech miejscach na makiecie właśnie mi się to cały czas rozłączało. Oczywiście na filmie, poza tą ostatnią sceną, tego nie widzieliście, bo tak robiłem, żeby nakręcić te sceny właśnie bez tego rozłączania. No niemniej jednak tą ostatnią scenę zdecydowałem się zostawić, no bo to wygląda, że lokomotywa podjechała, tak jakby cały skład podjechał pod peron i odłączyła się i pojechała. Oczywiście jest to głupota i nadinterpretacja moja, bo nie może być tak, że po prostu te wagony zostawi w biegu. Owszem, może tak być, że zostawi wagony na stacji i sobie gdzieś tam odjedzie tutaj na żeberko, ale nie w biegu. To może być tylko tak, że się zatrzyma lokomotywa, wysiądzie maszynista i dopiero wtedy odłączy wagony, tak że będzie jakiś postój, dopiero pojedzie. Tak, oczywiście, tak powinno być, ale tutaj ta scena tak śmiesznie wyszła, więc ją zostawiłem. I teraz możecie się zapytać, a dlaczego z tym sprzęgiem Fleischmanna tak się dzieje? Otóż sprzęg Fleischmanna, może wezmę i pokażę do kamery, już nie podnosząc modeli. Już szukam właśnie takiego sprzęgu. Sprzęg Fleischmanna, o, tak wygląda. Może go odwrócę. On ma tutaj taki charakterystyczny bolec. Nie wiem, czy widzicie, zasłaniam palcem trochę. O. O, widać jak on się porusza. I tak naprawdę to jest, tutaj u góry jest ramię, które trzyma w gnieździe sprzęg. I to jest bardzo fajnie pomyślane na płaskich, równych odcinkach toru, bo jak podjedzie skład z miejscem, w którym mamy rozprzęgnąć w określone miejsce na torze, załóżmy tutaj, tu jest mechanizm do rozprzęgania, wystarczy, że on podniesie tutaj ten bolec. I już skład jest rozprzęgnięty, lokomotywa pojedzie dalej, zostawiając wagony. Tak, teoretycznie to fajnie działa. W praktyce, jak gdzieś perfekcyjnie, w warunkach idealnych, w dobrze zrobionych makietach i to nie tylko muszą być dobrze zrobione na równym, bo to nie sztuka, tylko sztuka jest tak oprogramować tutaj jazdę składów, żeby one się dokładnie w tym miejscu zatrzymały. Zakładam, że te mechanizmy mają jakieś wsparcie dla tego, żeby lokomotywa się nie zatrzymała ten centymetr dalej. Ale w takich idealnych warunkach, jak się zatrzyma, to wszystko fajnie zadziała i rzeczywiście bez ingerencji tutaj z zewnątrz da się to ładnie rozprzęgnąć. To tak, stąd no, temu służy ten sprzęg. Bardzo fajnie jest to pomyślane. Natomiast w praktyce, niestety, u mnie jak przejeżdża po tych zwrotnicach, po tych rozjazdach pikowskich, no to gdzieś tam się to potrafi podbić. To chodzi tutaj, już może pokażę, o te elementy głównie. Głównie na tych elementach, może wezmę kamerę wyżej i Wam pokażę, jak to z góry wygląda. O, głównie na tych elementach, one są stosunkowo wysoko, tak jak tutaj mam malutki spadek, bo tak, tu jest mniej więcej płasko, a tu już jest minimalny spadek. I wystarczy, że lokomotywa stoi tu w tym miejscu, tu stoi wagon i już jest tutaj takie w tym miejscu akurat mniej więcej wyniesienie, jakieś minimalne i troszeczkę się podbije i to idzie w górę. Z czego to jeszcze może wynikać?
Może to też wynikać z nisko osadzonego gniazda kinematyki krótkiego sprzęgu w tym wagonie 120A firmy Pico, a być może dokładnie akurat w tamtym tylko egzemplarzu. Tak jak powiedziałem, to jest trzeci czy czwarty film. Wcześniej mi się nie rozprzęgały, teraz mi się rozprzęgają przy tym filmie, więc może jest to akurat cecha Feller tego jednego modelu wagonu. Być może. Mniejsza z tym, nie będę w to wnikał, nie będę dochodził do tego. Natomiast cały komentarz kieruję w zasadzie do osób, które bardzo lubią sprzęgi Fleischmana. Ja uważam, że one też są fajne, ale niestety w praktyce na mojej makiecie za dobrze mi się z nimi nie współpracuje. Akurat tutaj mam wyjątkowy przypadek, kiedy cały czas mi się coś rozłącza, ale nawet w innych przypadkach, kiedy teoretycznie wszystko dobrze jeździ, mam ze dwa miejsca takie na makiecie, których już poprawić nie mogę, a mi się wszystko tam rozprzęga, stąd ja nie preferuję tych sprzęgów, stąd właśnie głównie używam krótkich śledzi firmy Roco, mimo że one mają inne swoje wady, chodzi o trwałość tych sprzęgów, one się po prostu bardzo szybko niszczą. Natomiast no, sprzęgi Fleischmana, o ile bardzo fajnie, to niestety ja w moim przypadku mi one nie służą. Dobrze, to tyle tego komentarza. Tak, troszeczkę o sprzęgach i o takich właśnie różnych przypadkach, które to bywają przy kręceniu filmów. A ja tym samym zapraszam do oglądania kolejnych filmów i żegnam się z Wami. Cześć!